Przejdziemy najpierw do garażu. O, jest również fajnie wyposażony, więc warto tutaj zajrzeć. Mamy kilka rowerów. Ten wygląda całkiem fajnie. Stare kołpaki metalowe. O, tutaj jeszcze nowsze rowery. Jestem przekonany, że nadal są na chodzie. O kurde, jaki zestaw kluczy niezbędnych przy majsterkowaniu. Tutaj kolejny rower i więcej kluczy. To już nie leżą na swoim miejscu. Mamy tam nawet jakieś stare radio. Podbierak. Zobaczcie, zakapslowane piwo. I troszkę śmieci. Teraz powoli przejdziemy do sedna sprawy, do perełki dzisiejszego dnia. Pokażę wam kilka ciekawych samochodów. Myślę, że wam się spodobają. Jest. Zobaczcie. Tutaj mamy ładnego Mercedesa, beczkę tak zwaną. Jest też golfik. Tam widzimy zarośniętego punciaka. W oddali widzimy jeszcze jakieś egzemplarze. Tutaj Peugeotik. Najprawdopodobniej naprawiano tutaj auta. Po śmierci właściciela nikt już się nie zajmuje tymi autami. Drzwi do garażu najprawdopodobniej zamknięte. A szkoda, bo myślę, że mogłyby być tam ciekawe okazy. Tutaj mamy jakieś wózki. Wózki akurat nie pasują jako część wyposażenia garażu. Najprawdopodobniej je tutaj po prostu składowali. Co tutaj mamy? Kilka części. Drukarkę. Żarówki. Tam widzimy trochę więcej wyposażenia. Siedzenia z samochodu. Kołpak z Mercedesa.
Co to jest za sprzęt? Wygląda jak szafa grająca. Rowerek. Zobaczcie, tam zostało bardzo dużo sprzętu jakiegoś. I piła. Szlifierka kątowa i bardzo dużo narzędzi. Piłkarzyki. Za każdym razem, kiedy znajduję takie miejsce, zastanawiam mnie, dlaczego ktoś to wszystko zostawił. Gdzie się podzieli ludzie? Najprawdopodobniej właściciel umarł, nie miał żadnych spadkobierców i dzięki temu właśnie mogę nagrywać takie filmy. Tutaj mamy maskę chyba z Warburga. Tutaj z jakiegoś Forda. Bardzo dużo części. O kurde, zobaczcie, jaka kolekcja. Stare radia. Jestem przekonany, że takie radia są bardzo dużo warte. Tutaj mamy metalowe kołpaki. Rejestracje. Tutaj również są rejestracje. Belgia nie przestanie mnie zaskakiwać tym wszystkim, co mi daje. Mam nadzieję, że to miejsce przetrwa jak najdłużej. Zobaczymy jeszcze z bliska ten sprzęt grający. Kilka sztuk. Jestem przekonany, że to jest dobry sprzęt. Tutaj mamy Forda Fiestę. Tam widzimy już w oddali resztę samochodów. Renówka. Citroen. Piękny Mercedes.
Myślę, że w tym miejscu zakończę już eksplorację i zapraszam was w piątek lub w niedzielę na moje kolejne wyprawy. A na razie żegnam się z wami.